Cześć, Kasiula. Ale sytuacja, cześć. Wszystko dobrze? Tak, trafiłam. Nawet w miarę punktualnie chyba byłam dwie po. No to pierwsze pytanie. Pierwsze pytanie. Z czego śmieją się Polacy? Nie wierzę, że o to pytasz. Nie musiałem tak robić żartu. Zapraszam Cię odpowiedzieć? Nie. Proszę. Musiałem. Mój trener dzisiaj, jak powiedział, ten z siłowni, jak powiedziałem mu, że mam Kasię Pakosińską za dwie godzinki, to wiesz co powiedział? No. Ale ona jest seksowna. I to trener powiedział? Który zna się na figurach, na sportach i tych rzeczach? Trener Mateusz, mam kamera dzisiaj, jest twoja. Mam dzisiaj dobry dzień. Trener Mateusz, kamera jest twoja. Mateusz, dobrze, to ja zapamiętam, potem coś pięknego opowiem. On tam już cały czerwony. No, ja, że tak powiem, też lekko poruszona. Ja, nie, ale to miłe, to bardzo miłe. Dlaczego faceci są przewidywalni? Mężczyźni są przewidywalni. Oczywiście wiem, skąd bierzesz historię, ponieważ kiedyś w jednej z rozmów użyłam tego zwrotu, się wypowiedziałam na temat mężczyzn, ale powiem nieskromnie, że wydaje mi się, że po wielu, wielu latach pracy tak naprawdę z samymi mężczyznami, niemalże, chyba mam jakieś takie kluczyki do mężczyzn i widzę, że w pewnych jakby mężczyźni w ogóle są zadaniowi. Dostają zadanie i w pewien sposób na nie wykonują to bardzo stereotypowo i podobnie, więc bardzo łatwo mnie zachwycić, jeżeli ktoś troszeczkę spoza tych jakby wytyczonych jakby dróg się troszeczkę wychyli. Nie wiem, czy to mówię jasno. Tak, czyli jeżeli zrobi coś trochę niestandardową drogą. No dokładnie, najprościej mówiąc. Czyli kiedy najbardziej zachwycił Cię mężczyzna? Jakimi sytuacjami? Jakimi sytuacjami? No pierwsza teraz mi się wyświetla dosyć romantyczna. Wysoko w górach, no taki konny rajd mieliśmy. Plecaki w tym momencie, nagle deszcz, no w ogóle jakiś kawał jakiegoś szałasu stojący w tych górach. Nie mamy nic. Wchodzimy, to schronisko jest absolutnie, jesteśmy całą grupą, ale no oczywiście no jeden z tych mężczyzn był jakoś tak najbliżej mnie. I w tym momencie ja naprawdę poczułam się, było mi zimno, jakieś przeziębienie mnie brało. W tym momencie z tego deszczu widzę, że ten mężczyzna wyszedł z kubkiem takim plastikowym, nazbierał deszczówki, potem poszedł w jakąś polanę, nazrywał jakiś ziół i zaparzył mi herbaty na ogienku, który jakiś wykrzesał z kamienia. I po prostu, no niby taka jakby prosta rzecz, ale to było dla mnie tak romantyczne. Przestałam oczywiście się trząść, natychmiast były kolorki, w ogóle mi zaczęło buzować temperatura 40 stopni, ale pozytywna. I jakoś to mnie tak zachwyciło, że tak można, tak i tak. I od tak. I kto to był? No oczywiście to była strona gruzińska, ale jeżeli na przykład chodzi o stronę polską, to może nie było to jakieś tak bardzo jakoś spektakularne, ale mężczyzna, który nagle po prostu wziął mnie jakby z pracy, jakby przechwycił mnie, bo będąc w Warszawie, i po prostu nagle mówi, chodź, zrobię obiad dla ciebie. I po prostu posadził mnie przy stole i w ciągu pół godziny nakarmił i zawiózł z powrotem do pracy. I to też było jakoś dla mnie takie tynks, że coś się zadziało. A dlaczego powiedziałeś, oczywiście to było po stronie gruzińskiej? No bo takie romantyczne historie to jakoś częściej mi się w tamtej części Europy, tam do mnie wszystko jakoś spotyka. Nadal tak często latasz do Gruzji? No, teraz to nawet dwa razy w miesiącu staram się przelecieć, także... Tak, przepraszam, powinnam go wyłączyć. Ale oczywiście jak zwykle się spieszałam, żeby być punktualnie, już zapomniałam, oczywiście prowadziłam się na tym cały GPS-ach, żeby dojechać. Ale zaczęłeś rozmowy o męsko-damskie, no. A pamiętasz, że masz jakąś historię z mężczyzną, może inaczej, czy jakikolwiek mężczyzna odważył się Ciebie skrzywdzić? Skrzywdzić? Mężczyźni chyba tak naprawdę od samego początku, jak jakiekolwiek kontakty, jakie miałam, poczynając od takich może bardziej dojrzałych, czyli liceum, bo to liceum plastyczne tu w Warszawie na Smoczej, to od początku byłam traktowana jako super kumpel. Tak. Pakosa, to jest dziewczyna po prostu, nie może jej dotknąć i w ogóle jest w takiej aurze chodzi, że to w ogóle materiał na żonę, nie dotykamy w ogóle, ale w ogóle jest super kumpel. I zazwyczaj stałam na jakichś czatach, zazwyczaj byłam powiernicą jakichś tam tajemnic. Zawsze byłam w takim charakterze ustawiana. Nigdy nie byłam tą dziewczyną, za którą, nie wiem, jakoś tam się mężczyźni, chłopcy się zabijali, w której się kochali. Więc zawsze chyba ustawiałam się w charakterze takiej przyjaciółki, na którą zawsze można liczyć. Także jak na przykład teraz zacząłeś naszą rozmowę od Mateusza, serdecznie pozdrawiam, no to cały czas takie sytuacje mnie zadziwiają i zawstydzają. Ty, no to jak Cię facet wyrywa, to jak Ty reagujesz? A ja chyba nawet nie wiem, że mnie wyrywa. O,
czym my tu rozmawiamy? Naprawdę, chyba wydaje mi się, myślę, że w tym momencie jest bardzo miły w stosunku do mnie, jest jakoś dżentelmenem. Albo po prostu jestem jakiś ślepak i czegoś nie widzę, ale raczej spotykam się z sympatią, z jakąś atencją, szczególnie starszych mężczyzn. Zawsze to było przez moich kolegów z kabaretu, tak przynajmniej oni to odbierali, że mężczyzna, który się mną interesuje, to target urodzony przed II wojną światową. I coś w tym chyba rzeczywiście jest. Więc powiedzieli, że jak będę się rano budziła, to żebym sprawdzała ewentualnie, jak tam będzie dowód osobisty leżał, to żeby po prostu to potwierdza się, 38 rocznik. Biorę, tak? Ja się troszkę pogubiłem, bo tam jakieś były romanse. Moje romanse? No, gdzieś nie, były. Nie, nie mam romansów. No, niestety, to jestem mało, mało skandaliczną osobą. Czyli twoje serce na razie do? No do Gruzji już od... Ciągle, prawda? Bo ja nie byłem pewien, czy ciągle tak delikatnie. Tak. No bo to taki był duży powrót 8 lat temu i od 8 lat, że tak powiem, zaklepane. No i nadal na dwa domy? Na dwa domy. No na razie nie da się tak tego wszystkiego pogodzić. Czyli ile już na dwa domy żyjecie? Czyli na dwa kraje? Tak 8 lat. Tak, świadomie, że tak powiem. A jak zdobył twoje serce? No to właśnie jest ta historia. Z tą wodą, z tym kubeczkiem. I z tym ziołem w środku. I tak naprawdę tu jest zastanawiające. Jakie to było? Co tam było? Możliwe, że to było jakieś sekretne. Nie, nie, ale rzeczywiście już tak poważniej. Jest to mężczyzna, z którym przeszłam tyle jakby burz historii, no łącznie chociażby z wojną, kiedy tak naprawdę są tak ekstremalne sytuacje, że widzisz tak naprawdę, kto jest przyjacielem, kto jest tchórzem, kto... No jakby cały charakter w takich sytuacjach zagrożenia chociażby życia wychodzi bardzo na zewnątrz i wtedy zobaczyłam, że to jakby życie tamtej osoby jest zupełnie jakby oddane, żeby mnie osłonić, żeby mnie okryć, żeby ta bomba na mnie nie spadła. Więc to też były takie chyba już przyjaźnie, które wtedy się urodziły, tak już na śmierć i życie. Jaka jest prawdziwa Kasia? Prawdziwa Kasia? No jaką widzisz? Nie, no na pewno jestem osobą pogodną. To na pewno nie jest jakoś jakby wizerunek, nie wiem, czy wykorowany przez moją pracę, czy w mediach, więc wydaje mi się, że naprawdę bardzo optymistycznie wciąż podchodzę do życia, które mnie mimo wszystko nie oszczędza, ale przez uśmiech łatwiej się wychodzi z rozmaitych kryzysów, jakichś tam sytuacji. No jak widać z pierwszych historii, na pewno jestem romantyczna, co ci się potwierdzi podczas dalszej rozmowy. Lubię być ze sobą, czyli lubię jakoś tak wejść i sobie posiedzieć. Uwielbiam takie zaszywanie się w siebie i najczęściej obtaczam się albo właśnie fajna książka, albo muzyka. To są takie rzeczy, które wtedy i jestem sama ze sobą. Ale z drugiej strony uwielbiam też być w towarzystwie, więc to jest tak, że też muszę sobie tak środkować. Też nie lubię chyba najbardziej tego, co się boję. Byłam przewidziane przez jakieś tam historie rodzinne, że jednak jesteśmy... Ta linia życia nasza jest dosyć długa i chyba tego, co najbardziej się boję, że jak się, żeby się nie wykruszyli za szybko moi, no bo z kim wtedy będę gadać? A gadać lubię. A dlaczego życie cię nie oszczędza? No dostaję parę razy już tak o dosyć ostro, tak tłuczkiem po głowie mówiąc już tak może banalnie. A takie bardziej intensywne historie to chyba zaczęły się po tym, jak zostałam odłączona od moralnego niepokoju, czyli tak zwane właśnie zwierzę odłączone od stada, no to wtedy łatwiej uderzać. I byłam, zresztą chyba nawet do teraz, jestem cały czas w takim zadziwieniu, jak można pewne rzeczy robić drugiej osobie, jakby nie mając za bardzo, ani mnie nie znając tak naprawdę, bo czasami to są takie uderzenia od po prostu. Mówię dosyć na pewno ogólnikowo, no ale na przykład mówimy o jakichś tam na przykład internetowych historiach, jakichś internetowych wpisach, więc musiałam też bardzo długo sobie jakoś tam w głowie układać, na jakiej zasadzie to działa, bo jako taki typowy wrażliwiec brałam oczywiście do siebie, że ja coś może źle robię, że ja jakiś może zły sygnał wysyłam, ale potem sobie przetłumaczyłam, że takie wszystkie historie to biorą się z tego, że ta osoba, która to pisze, no tak naprawdę ona opisuje siebie, no bo skąd ona może znać jakby mój świat, moją osobę. Posługuje się swoimi instrumentami, tak jak każdy człowiek ma swoje własne. I tak jakoś sobie przez to przetłumaczami zaczęłam mniej się przejmować jakimiś takimi opiniami osób naprawdę z boku. Osób, które tak naprawdę nie mają zielonego pojęcia o Papasińce. No dobrze, ale to są jakieś ataki internetowe osób, których nie znasz pewnie. No tak, no właśnie, nawet takie jedne, które na pewno mi utkwiło. Oczywiście teraz robię wielką przyjemność osobie, która to napisała.
właśnie zaraz krótko po rozstaniu z moralnym niepokojem był taki duży wpis, bo byłam w jakimś nocnym locie, bo wszystkie te gruzińskie loty to są wiadomo nocne, więc człowiek jest taki lekko zmęczony, wiadomo, i w dresiku. I ktoś mi zrobił na lotnisku zdjęcie, gdzie nie wiem, czy jako kończyłam ziewać, czy coś, no w każdym razie tak wiadomo, że taka buzia jest niewyspana. Nie w samolocie jeszcze? Nie, nie, już wychodziłam, wciągnęłam walizkę i był taki duży tytuł po tym gazecie. Rechot znikł z jej twarzy. I to pamiętam, było coś, co mnie tak uderzyło. Nie dość, że jakby ja zostałam odcięta jakby od mojej macierzystej grupy w niezbyt elegancki, dżentelmeński sposób. Kryłam tą grupę i jakoś tak to się wszystko przekręciło, że jakby było bardzo przeciwko mnie. Jakieś głupoty się pojawiały, że zrezygnowałam jakby z grupy, która była dla mnie najbardziej twórcza, kiedy mogłam jakoś siebie wyrażać. Zrezygnowałam, bo będę chciała grać w serialach, jakieś takie rzeczy. No to było dla mnie tak po prostu potworne. Albo zaliczenie mnie do grupy, a że będzie celebrytką, to wiadomo, że nawet wszyscy z moich znajomych wiedzą, że to akurat mam, robię się jeżem, jak słyszę coś takiego. Jakoś taki mam, może tak jak polonistka, mam takie ucho na tak zwane słowa i akurat to jest to słowo, którego nie lubię. Prócz odgniot, bidon, baton, odgniot, takie rzeczy. Nie, nie lubię tych wyrazów. Baton też nie? Nie, i salceson też nie. Widzę uśmiech, a tu widzę, ktoś się obtarł, mówi, może bez śniadania jeszcze, tak? Nie, salceson nie. I flaki, naprawdę, no co to wyraz za flaki? No, tak dla mnie nie wypada tak flaki. A masz kontakt z chłopakami? Aj, dążysz po prostu. Nie jestem przygotowana na twoje pytania. No nie mam. Co prawda jeden z kolegów stara się nawiązać kontakt, ale nie zdaje sobie sprawy, że jakby bez jakiegoś słowa przepraszam, to w ogóle nie ma szansy na kontakt ze mną. W tym momencie chyba naprawdę trochę się zacięłam. Czyli jest żal? Żal? Znaczy jest coś, co nie zostało tak do końca załatwione. I jakby po 4 latach jest taka zmiana, a to jest też jakoś tam w psychologii uzasadnione, że strona, która chyba w pewien sposób może czuje się jakoś winna, nagle jakby zrzuca całą winę na osobę, na ofiarę, chociaż to też jest może kiepskie słowo. Że na siebie czy na nich? Nie, no teraz jest wina na mnie tak naprawdę. Ale teraz jest taka sytuacja, jakby w ogóle się nic nie wydarzyło. To już w ogóle jest dla mnie, że tak powiem. Ale że oni awaria. Zrzucają winę na ciebie. Czy no, ty sama na siebie? Nie. Ja już jakby z tego wyszłam. Mam dosyć spory dystans, wydaje mi się. Ale druga strona chyba zupełnie nie pamięta, co się wydarzyło. I to jest dosyć zabawne. Nie wiem, czy tak zwana krótka pamięć, czy tak zwana jakaś gumka myszka się pojawia po jakimś tam czasie i to wszystko wyciera. A no nie, są jakby jakieś, no pewne zasady są możliwe, że za dużo czasu w Gruzji przebywam, a tam są bardzo proste zasady. I bardzo dużo rzeczy stamtąd, które wnoszę jakby tutaj na nasze polskie pole. Może czasami jest to zdziwienie z drugiej strony, ale te zasady naprawdę pomagają być szczęśliwym człowiekiem. To są te zasady? Jakie jeszcze? Znaczy, jakie to są zasady? Zasady? No chociażby tak, że w Gruzji jest prosta zasada. Jesteśmy przyjaciółmi, jesteśmy obok siebie. Jeżeli jakaś osoba skrzywdzi cię w tym momencie, kontakt jest odcinany w sekundę. Jakby nie ma. Ja przez całe życie dawałam jakby i kolejną szansę. I jakby ta druga strona niewiele się uczyła. Jakby były cały czas powroty. A odkąd jest rzeczywiście tak, że jest ktoś, kto naprawdę zrobił jakieś świństwo, to rzeczywiście odcięcie takiej osoby od ciebie jest po prostu no, przestania ciebie jakoś negatywnie promieniować, psuć, nie wiem, cokolwiek. A co cię irytuje w codziennym świecie? Głupota i taka bezmyślność i takie bazowanie na jakichś właśnie takich stereotypach. To, że nie patrzymy indywidualnie na osoby, tylko jakieś przypinamy łatki, wizytówki. To jest, wydaje mi się, fatalne. No a poza tym takie narzekanie. Właśnie może przez to, że też jestem jakby na tych dwóch frontach i jest i ten wschód i nasza Europa Środkowa, to zauważam, że na tej linii są ogromne zmiany, na przykład nawet językowo, kiedy mówimy, czy coś się nam udało. No tak, ale no ja, i takie coś jest. Nigdy nie mówię, tak, fajnie, super, ekstra. Jest jakoś tak, nie umiemy jakby się ucieszyć tym, co mamy, a naprawdę mamy bardzo dużo.
Nie mówię nie tylko jakoś tak materialnie, ale nawet geograficznie i mamy świetne położenie, no jakoś taki, nie mamy tych jakichś tornad, nie mamy jakiejś suszy, no są jakieś oczywiście ekstremalne sytuacje, ale nie to, że permanentnie jakby z czymś się borykam. Rzeczywiście to 44 parasol jest nad Polską, więc naprawdę powinniśmy się bardziej tym cieszyć, a tak do końca chyba nie umiemy. Albo się po prostu wstydzimy wyrazić, bo boimy się, że nam to wtedy ktoś zabierze. Nie, to są też może jakieś uwarunkowania jeszcze jakby z dawnych czasów, że tak trzeba było jakoś tak się trzymać. Chociaż też było fajne się trzymanie, bo przecież w takich latach 80., kiedy była sytuacja niezbyt ciekawa, no to ludzie właśnie wtedy trzymali się za ręce. Ty miałeś coś tam, miałeś ciotkę na wsi albo w mięsny, to ci przywoziła wołowiny, ty tam załatwiałeś cukier. Jakoś to wszystko funkcjonowało, mimo że jakby nic nie było. Tak to, co taką sytuację teraz obserwuję w Gruzji. No i mam nadzieję, że u nich się to nie przetworzy w coś takiego, że każdy w swoim domku i szufladzie będzie siedział jak u nas teraz. No ale też nie, bo wiadomo, nie można generalizować, bo jest różnie i są fajni ludzie, którzy w grupach fajnie działają, się wspomagają, więc... Co cię wzięło na pisanie książek dla dzieci? Co mnie wzięło? No może dlatego, że mamą jestem. I mam wciąż spotkania w domu, tak zwane piżamówki, teraz jest moda na piżamówki. Więc po prostu te dzieciaki, cały czas tabuny dzieci przez domek, by się tak są wędrówki. A tak naprawdę to nie było w moich planach. Po jakichś ostatnich moich historiach związanych z wydawaniem książki, tak się zacięłam, mówię, że już nigdy nic w życiu nie napiszę, ale bardzo miła pani Krynicka z wydawnictwa Muza znalazła mnie jakoś tak chyba na Facebooku bodajże do mnie napisała, czy byłabym skłonna napisać krótkie opowiadanie dla dzieci. No tak krótkie opowiadanie, to tak jakbyś powiedział, napisz sketch w życiu, a napisz taką jak konferansjerka od tego do tego, to napiszę w sekundę. Jakoś, też jakoś to jest dla mnie, że słowem można mnie albo odrzucić, albo przyciągnąć. No, idealnie mnie podeszła. Krótkie opowiadanie, proszę bardzo. No i potem okazało się, że opowiadanie, no tak się rozrosło, mówiła drugie. I tak i okazało się, że wyszło 6, które rzeczywiście się rozrosły. No i powstała książka, która mi sprawia tak ogromną frajdę. Ostatnio dostałam nawet nagranie internetowe, jak po cichu mi nagrywali podczas pisania. Jak siedziałam, jak obserwowałam swoją twarz, nagle wybuchałam śmiechem. Po prostu 1000 emocji i po prostu taka szczęśliwość biła. Po prostu tak, no w życiu tak promiennej baby nie widziałam. No, była to dla mnie ogromna frajda. Napisałam ją przez wakacje, wykorzystując jakby każdy wolny moment. Wcześniej oczywiście miałam całą konstrukcję, co i jak to ogarnąć, postać. No i potem to już płynęło, jakby już wchodziłam w dane postaci i to już była wielka, wielka frajda. Na języka oczywiście się nie pozbawiłam, także jest tutaj mnóstwo kabaretu, wydaje mi się, więc stąd też myślę, książka jest ciekawa dla dorosłych. Dużo cię kosztowało energii, żeby przeskoczyć i żeby napisać drugą książkę po ostatnich... Bardzo dużo. Tak naprawdę ja myślałam, że już nigdy jakby nie sięgnę po pióro, że przede wszystkim już nigdy nie zaufam osób, bo tak naprawdę to, co się wydarzyło z ostatnią książką, to na pewno też jest cecha mojego charakteru, że ja bardzo jakby i sercowo, i emocjonalnie jakby w tą książkę wlałam jakby całą siebie, to był dziennik z podróży, ale sobie założyłam, że tam również jakby cała wiedza o Gruzji będzie również, nie wiem, o kulturze, o wiedza geograficzna, no więc tutaj musiałam bardzo dużo korzystać z bibliografii. No wiadomo, nie wiem, przewodniki, nie wiem, sztuka gruzińska, no przecież wiadomo pewnych rzeczy, nie wiem, w którym roku na przykład królowa Tamar została władczynią Królestwa Gruzji, no to takie rzeczy wiadomo, no to nie jest z mojej głowy. A potem oczywiście zajęłam się wszystkimi innymi rzeczami typu grafika, fotografie, oczywiście jak zwykle szybko. No i wyszła sytuacja, no naprawdę, to rzeczywiście był błąd techniczny, wynikający z tego, że jakby też ja nie dostałam, zostałam dopilnowana. No i przecież wiadomo, że nie podpisuje się, że tekst Lermontowa, czy to Wima, który tam jest, to nie ja to napisałam, więc ale no nie ma niestety tych oznaczeń. No tak się stało, ale jakby to, co zrobili ludzie, absolutnie przedmiotowo waląc we mnie, tym bardziej, że były jakieś tam przecież wpisy, że zniszczyć celebrytkę. To przecież był jeden z pierwszych spisów. Gdyby to była normalna osoba, ale celebrytka, to tego nie odpuścimy. No i hajda. No i to trwało dobre pół roku. No nie był to łatwy moment. I rzeczywiście się tak już zamknęłam. Mówię, nie, ja się w życiu tak nie otworzę. W ogóle to jest ciekawa historia, ponieważ kiedy napisałam książkę, byłam wtedy również byłam najszczęśliwszą dziewczyną pod słońcem. Spotkałam się z panią, która w ogóle jakieś takie ma piękne widzenia aury i w ogóle czasami ma jakieś takie strzały, że coś już wybiega w przyszłość.
No i widziała moją radość, w ogóle była na premierze, ale w pewnym momencie podeszła i mówi, oj dziecko, ja cię muszę jakoś osłonić, bo mówi, ty się tak otwierasz i mówi, będziesz miała wielkie łzy z powodu tej książki. Więc ja w ogóle tak opatrzyłam, mówi, jakie łzy, no bo jak to tak naprawdę, tak optymistyczna rzecz i jakby zachęcająca, no i w ogóle sama premiera, tu w ambasadzie, no i wszyscy Gruzini noszący mnie na rękach, że tak naprawdę jestem tak ambasadorem. Bo zawsze o tej Gruzji, w jakimkolwiek że takim spotkaniu, wywiadzie, zawsze coś tam o tej Gruzji przemycę. No i po roku, i to jeszcze było wtedy, kiedy przygotowywałam się do premiery, czyli w ogóle siedziałam w piwnicy, w kamienicy, byłam odcięta w ogóle do jakichkolwiek wiadomości. Więc kiedy burza się nawet zaczęła jakoś tak medialnie, to nawet nic nie wiedziałam, co się dzieje. Tylko wieczorem, jakaś taka zmęczona, wracam z próby, bo zaraz premiera, więc absolutnie już jestem wyłączona, bo się wyłączam wtedy, jestem tylko nastawiona na projekt, który za chwilę ma błysnąć. No i jest telefon, czy jest z prośbą o komentarz, czy mogłabym skomentować, co się wydarzyło. No i, ale mówię, co się wydarzyło. Na początku myślałam, że ktoś mnie wkręca z moich znajomych, jakich mi zrobi numer, no więc tam jeszcze ha, ha, ha. No ale potem mówię, to ja za chwileczkę ja sprawdzę. No i wtedy otworzyłam internet i wtedy po prostu no, krew odpłynęła mnie z twarzy, z nóg. Mówię, Boże Święty. No i wtedy się zaczęło. Będę się zawsze broniła ta książka. No nie jest plagiatem, to jest absolutnie jakby moja praca i moje serce tak naprawdę, które zostało pociachane. No ale jest malina, więc wszystko się dobrze skończyło, także nie udało im się chyba doprowadzić do tego, do tak zwanej dewastacji. To cieszę się, że się nie udało. Tak, i w ogóle wszystkim, że tak powiem, polecam, bo myślę, że każdy z nas, ktokolwiek jakoś tam się publicznie wychyla, my musimy mieć świadomość tego, że w pewnym momencie każdy z nas jakoś może dostać kuksańca. No ale to właśnie wszystkim mówię, żeby się nie poddawać i przy najcięższych sytuacjach, żeby się podnosić, bo tak naprawdę jak się robi wszystko to, co jest w zgodzie z tobą, no to nikt nie jest w stanie się tak naprawdę przewrócić. Jest błąd, no wiadomo, zrobiłam błąd, przepraszam, nieświadomie, Coś się wydarzyło, ale idziemy dalej, no i walczymy. I życzę ci, żebyś dalej walczył. Wow. Wszystkiego najlepszego, Kasiu. No dzięki bardzo za zaproszenie. I w ogóle Mateusz, ja też się bardzo serdecznie pozdrawiam, bo od razu, jakby powiem, z tym rumieńcem całą rozmowę przez to przesiedziałam.